Państwa, artyści i przyjaciele profesora Kierzona, a są to znany aktor Sława Stekowolskich, Jerzy Zelnik, aktor, który swoje modele... Są z nami także artyści z Krakowa, Barbara Fikuniak, śpiew, Mateusz Jarosz, muzyka. Kompozytora, muzyka Roberta Grudnia, który dziś zagra na galach. Wybitny ten artysta jest autorem projektów, cykli koncertów historyczno-artystycznych, projektów realizowanych w całej Polsce, także projektu poświęconego Powstaniu Warszawskiemu. Bonki, tak? Ekscelencjo, księże arcybiskupie, szanowna rodzino wspaniałego profesora Kierzuna, utalentowani i cudowni wykonawcy oraz pracowici organizatorzy. Myślą biegnę do roku 1971, kiedy profesor Kierzun we wrześniu przejął bardzo odpowiedzialne i niezwykle ważne stanowisko kierownika Zakładu Prakseologii. Prakseologia to taka nauka o zarządzaniu, jak najszybciej i jak najefektywniej dochodzić do celu. Profesor objął to stanowisko we wrześniu, a ja miałam szczęście rozpocząć moje studia doktoranckie w październiku, a więc miesiąc później. Nazywaliśmy go Witold Wielki. Profesor objął to stanowisko po wielkim polskim naukowcu Tadeuszu Kotarbińskim. Był jeszcze wtedy docentem. Podobnie jak Piotr Wielki, nasz Witold Wielki otworzył nam okno na świat. Wówczas otworzenie okna na świat oznaczało otworzenie okna na zachód. I rzeczywiście profesor był pierwszym, który zorganizował konferencję zarządzeniowców,
polskich i amerykańskich. Proszę Państwa, wtedy to dzisiaj brzmi to normalnie, a słowo management stało się kultowym słowem już na całym świecie, podobnie jak whisky, goodbye, ok, ale wtedy zarządzanie, management i ta konferencja to była pierwsza wśród wszystkich krajów tak zwanego krajów socjalistycznych. Profesor był nie tylko wspaniałym profesorem, czego dowodem jest fakt, iż w 1975 roku uzyskał od studentów Uniwersytetu Warszawskiego tytuł najlepszego profesora uniwersytetu. A wiecie Państwo, ile jest profesorów na uniwersytecie? I studenci mogą być bardzo chimeryczni. To jest bardzo trudne zadanie. Profesor taki tytuł uzyskał. Proszę Państwa, zgodzicie się chyba ze mną, że wizytówką każdego profesora są jego studenci. Studenci profesora Kierzuna to nie tylko prezesi firm, wielcy zarządzeniowcy, ale również ministrowie i premierzy. Moją koleżanką była dzisiejsza minister szkolnictwa wyższego, pani Olga Kolarska. Wspomnienia prowadzą mnie dalej. Otóż był to okres, kiedyśmy wszyscy mieli nadzieję, że za pośrednictwem rozwoju nauk takich jak ekonomia, zarządzanie, finanse, uda się nam zmienić poziom życia naszych obywateli. Bo każda gospodarka przekłada się na poziom życia obywateli. Mieliśmy wszyscy wielkie nadzieje. Następnie tak się stało, że ja w wyniku małżeństwa znalazłam się w Stanach Zjednoczonych. Profesor również znalazł się w Stanach Zjednoczonych. Tam był wielkim liderem, jeśli chodzi o propagowanie idei Solidarności. I straciliśmy na wiele lat kontakt ze sobą, ale ponownie odzyskaliśmy go i nie mniej, nie więcej, tylko w Białym Domu. Raptem widzę, ja byłam tłumaczką wówczas i raptem widzę i oczom nie wierzę, najelegantszą, najpiękniejszą i najbardziej dystyngowaną parę to był właśnie profesor Kierzun z jego wspaniałą żoną. Także, proszę Państwa, powiedziano mi, że mam tylko 5 minut. Także chcę zakończyć przesłaniem do profesora. Poruczniku Kierzun, stawaj do apelu, ojczyzna w potrzebie i żyj nam następne tysiąclecie. Dziękuję. Pozdrawiam gorąco wszystkich zebranych, żałując głęboko, że ze względu na ciężką chorobę nie jestem w stanie wziąć udziału w tej wspaniałej uroczystości, pięknej katedrze, która z taką pełną świadomością była zniszczona przez Niemców, a potem odbudowana, pięknie odbudowana. Jej gospodarzem jest lekarz medycyny, ale lekarz dusz ludzkich przede wszystkim, arcybiskup Henryk Hozer. Pozdrawiam go z uczuciem wielkiego szacunku i miłości. Za chwilę życzę Państwu program.
pięknie pomyślane. Myśl religijna, naukowa, muzyka, sztuka. Ale chciałbym, korzystając z tego, że jest to tak liczne zebranie, chciałbym, żebyśmy jednak pamiętali o jednej tragicznej rzeczy. Jesteśmy w stanie bardzo poważnego zagrożenia. Kraj nasz, nasza ojczyzna znajduje się w tej chwili obok wielkiej walki. Walki na Ukrainie. Boimy się, żeby nie przesunęła się ona dalej. A taka groza istnieje. I dlatego myślę, że przy każdej okazji, w chwili obecnej, należy walczyć o jedność, walczyć o zgromadzenie nas wszystkich w jednej wielkiej myśli. W tej myśli, którą łączyła nas żołnierze podziemia przez 5 lat, żołnierze powstania. Walki o zachowania przede wszystkim naszej kultury chrześcijańskiej, przedstawienie się wszelkim zakusom w tej chwili niesłychanie rozwijanym, niesłychanie wzmacnianym. Walka o naszą kulturę i walka o realizację i wielkiego dzieła wolności naszej ojczyzny, która zdobyta niestety zawsze może być utracona, jeśli my nie staniemy na wysokości zadania. A więc niech to hasło, które nas łączyło, Bóg z wiara, kultura chrześcijańska, religia, honor i ojczyzna. Nasza Polska, nasza polskość.